Przepraszam. My jesteśmy lepsi, powiedzmy, troszeczkę w grach, a dziewczyny gdzie indziej, tak? Na przykład w kuchni. Kipo. Ty kurwo, z moderacji tej grupy za usuwanie mi i innym użytkownikom życzeń złożonych Krzyśowi serdeczny chuj w dupę i mam nadzieję, że zdechniesz, ta atencyjna kurwo KM WTW. Nie pozdrawiam. No i super, no. Tak to narkodowni widzi, tak tu się żyje. Jak wyjebał, to jest piękne tutaj. Ja pierdolę! Co on odjebał? On z niego nie wyskoczył? On w tym maluchu siedział? Jak on wyjebał, nie mogę z tego po prostu. Dalej tak twierdzi, że to nie było pod wpływem emocji, że takie jest jego zdanie i takich ludzi powinni wieszać. Uważam, że Norbert, to jest troszeczkę już, no nie wiem, niezrównoważenie psychiczne. A, nie zrobiłem to. Hex drinker. Ja pierdolę. Widziałem. Nie, Boże, zabijcie mnie, proszę, wydupcie mi oczy. I w Lola gra i tam, kurde, ciska mięsem, nie? Ciskam mięsem, nie! Ej! Czemu ja ciskam mięsem? Jakby, ja jestem właśnie osobą postronną w tym wszystkim. Ja jestem taki, że ja się pośmieję, ale sam nigdy do Disa nic nie zarzucę i tak samo do Kiary nigdy nic nie zarzucę. No to lepiej zagrać. Mogłem bez flesza go zabić. O, bez flesza. Mogę go zabić. Ale piszecie Bóg. A ja powiem tak, ja wiem, że zjebałem, ale tego nie widzicie. Pozdro. Jeżeli miałbyś do wyboru wagon yerby o dowolnym smaku i to, że Diz wbije mastera w challenge'u, to jakiego smaku byłaby ta yerba? No kurwa, jestem za głupi, żeby to zrozumieć, co wam powiem. Nie wiem. Ktoś to rozumie? Z samolotu? No teoretycznie może, no. A nie wiem, czy jakoś ciśnienie tam nie jest jakoś takie, że... Nie wiem. Zresztą no nie jestem dobry jakiś z fizyki. Ale chyba może. Każdy jest debilem, tylko nie z każdego można zmontować takie coś i przedstawić go w taki sposób. Arkwell, najpierw skończ gimnazjum, a później zajmij się sprawami wymagającymi myślenia. No nic, no muszę z gimnazjum skończyć. On się w ogóle odpala strasznie na mnie. Bo wiesz, że wygra trader. Ale wiesz, że dżungler nie przyjdzie. Dżungler zabija minę. Zapierdolił mnie. BOŻE! No, jak się słupuje, no to muszę być gotowy. Dobra, ale spierdolił. Zróbmy coś z tym może. Ja pierdolę! Jak mnie tiltuje ten dżungler! Jebany, no nie mogę wytrzymać po prostu z tym gościem! Zobacz, co tu się dzieje! Kurwa, typie! Nie wytrzymam zaraz! Arkel ma dziś urodziny, bidy przepierdalał to walszemem z pół godziny bez kapi. Szybko frajera wyjaśnię na topie. 6 level i jest koniec, trzyna. Nie! Boże kurwa, nie! Ja pierdolę, no nie! Więc jak, nie wiem, coś tam się stanie, to można powiedzieć, że o, Bóg chciał, żeby tak się stało i tak się stało. No. Więc może Bóg chciał, żeby mieli 1 HP i no. A, Shilla dostał. A pierdolę, do końca. Kurwa, nie! Jeden pierdolony HP mu zostało! Boże! Zlituj się! No Bóg tak chciał i chuj, no co zrobię? Bóg tak chciał. Znowu jeden HP. Pomoc na tym topie, kurwa, no zdejwują mnie!
O pomocy, kurwa! No coś tu przyjdzie! Ja bym stopnie do tego ugrania, ale dla Shana Przyszła Alice, przyszedł Graves i wypierdolił dwóch, bo został mu jeden HP. No co chcesz jeszcze wiedzieć? No, może zobaczyć, kto zbanował i kto odbanował. Gdzie? A? Wchodzisz w ustawienia. O kurwa, ale zajebioza, Boże! Ole się zacznie czystka! Powiem tak, kto odbanuje Asipokofi, nie dość, że straci moderatora, już też go zbanuje. Zbanowany, tak, a odbanowanych? A to odbanowany, no co nie. A to tego kurwa. Jolo kurwa, elo! Pyk! Nie wiem, co teraz mam zrobić. Wywalić się chyba. Nie ma ucieczki chyba. Ale ja tam biegnę jakby. Nie, no nie ma ucieczki. Warto było, warto było. Pokazałem mu, gdzie jego miejsce. Ja pierdolę. O nie, 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 nie. O nie, 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 nie. Twitch alerts. Bez kap. Leci ban. Ale to by była żenada. Tak pójść do Norberta i powiedzieć: Norbert, zablokowałem tutaj dwóch donatorów. No tak liczę tutaj średnio, oni mi tam wysyłali tyle i tyle, no to tak mi wyślij z $50. A co jakby się Norbert przebranżował i został pedagogiem w szkole? Zaraz by wieszał wszystkim. Szybko by tam wyjaśniał, co? Łobuzów. Bo może go bawi ta cała sytuacja i te donaty, ale niekoniecznie... Kurwa! Na co temat... Taki memiks. Na temat polityki Norberta. Nie tutaj bawi. No i te dwa witam. No i tak właśnie odbyłem podróż urodzinową. Bycie debilem to nieodłączna część życia. Pozdro.